Dzień dobry, to jest ujęcie numer 2, ponieważ po około 5 minutach poprzedniego nagrania okazało się, że nagrało nam się 44 sekundy nagrania. A jego imię 44 sekundy. A jego imię 44 sekundy. Tak. No właśnie, i nie wiemy z jakich przyczyn. Technologia nam płata figle. Może dlatego, że ja nagrałem ostatnio film o smartfonach, mówiąc o tym, że ich nie lubię. Tak. I pewnie teraz Wojtka smartfon mi się za to odpłaca. Bartek w ogóle nie używa smartfona, to jest w ogóle takie... O, nawet mam tutaj ten. Dziwna sytuacja, jak w dzisiejszych czasach. Tak, mam swoje jakby. Właśnie, swoje pudełko, swoje urządzenie, nie reklamuję do producenta, a nawet ma pękniętą szybkę i, tak, i daje radę. Nie trzeba mieć smartfona w dzisiejszych czasach, żeby można, żyć, jak się okazuje. Można żyć bez smartfona. Może być smartfon niezbędnym narzędziem, ale uważam, że trzeba, żeby go używać, to trzeba mieć odpowiedni poziom świadomości, żeby nie stał się on dla nas przypadkiem pułapką. Taką. Tak, w gruncie rzeczy jest to bardzo niebezpieczne. Ty nawet na swoim kanale ostatnio nagrałeś film, pokazywałeś ten trójkąt, gdzie tak naprawdę smartfon skupia... Mówiłem, że tak, że tuneluje nas w pewien sposób i jakby zawęża nasz wybór. Jeżeli nie używamy smartfona, to jakby otwieramy się na pełne spektrum różnych możliwości, a jeżeli mamy smartfona, to większość rzeczy sprowadzamy tam do niego i on nas prowadzi, on nam wytycza kierunek, on za nas policzy, on za nas przetłumaczy. I no, mówiłem o tym w kontekście naszego rozwoju, takiego długofalowego, bo jeżeli jedno pokolenie coś takiego robi i kolejne będzie to robić jeszcze bardziej, to kim będzie kolejne pokolenie? Czy te dzieci będą trafiać do domu, jeżeli im się wyłączy nawigację? No wiecie co, ja nawet, ja jestem pokoleniem Google Mapsa, tak, teraz chodzimy pod górę. Ja jestem pokoleniem Google Mapsa, więc prawdę mówiąc, nawet się śmiałem ostatnio z Bartkiem, że mam tutaj do lasu 3 km ze swojego mieszkania. I nie wiedziałem, jak tam dojechać i byłem szczerze zaskoczony. Może tędy pociśniemy. Szczerze zaskoczony, tak. O, piękna alejka. Jest pięknie właśnie, bo my od tego zaczęliśmy z Wojtkiem, że jest pięknie, że idziemy wąską ścieżką przez las, ale dajemy radę. I powiedzieliśmy też, że jest wszystko w porządku i właśnie tym przesłaniem chcieliśmy się dzisiaj z Wami podzielić. Tak. Że jest 1 listopad, jest jakieś tam ponure święto, ale świeci słońce, jest wspaniała aura i ogólnie właśnie wszystko jest w porządku. Te pandemiczne różne plany są krzyżowane przez wspaniałą aurę, jaka tam towarzyszy. Ja nie wiem, jak jest w Polsce, ale no w Warszawie świeci słońce i jest ogólnie bombowo, powiedziałbym. Czuję jeszcze taką potrzebę, żeby tylko dokończyć myśl, że nie wiedziałem, że tak blisko siebie mam las. No, a tu widzisz. Nieomalże z balkonu byś dorzucił kotem. Nieomalże z balkonu. No i moi mili, tak to właśnie jest, tak, że niezależnie od tego, ja dzisiaj nagrałem zresztą o tym live'a, że niezależnie od tego wszystko jest w porządku i że tak naprawdę to tak dokładnie. To my sobie nagrywamy świat, w którym żyjemy i to my wybieramy wersję rzeczywistości, w jakiej jesteśmy i że teraz w zasadzie nie ma już możliwości innej. Tak naprawdę wiecie, cały czas idziemy już do domu, tak? Że no, rzeczywistość rozwarstwia się teraz na dwa obozy. Jedni próbują nam włożyć w głowę jedno, drudzy... Bardzo proszę. Pani by nas rozjechała. Jedni próbują nam włożyć w głowę jedno, a tak naprawdę to od nas zależy, czy my w to wchodzimy, czy nie. Cały świat, jaki sobie tutaj żyjemy, to tak naprawdę świat odbierany przez nasze percepcyjne filtry. Więc no, możemy wybierać, tak, albo akurat dzisiaj aura nam sprzyja, tak jest. Do tego, żeby ten świat oglądać jakby w takich okularach, w jakich właśnie oglądamy, czyli nawet sobie wzięliśmy, jak wspominaliśmy w nagraniu, które nie wyszło, nastawiliśmy sobie filtr w telefonie taki, żeby uwypuklić naszą piękną jesień. Tak? Mogę jeszcze trochę podbić, bo nic jej nie brakuje w zasadzie, jak się tu rozglądam, to naprawdę jest pięknie, w lesie w ogóle nic nie wiedzą o pandemii. Tak. Wszystko jest pięknie, jest zacnie i zachęcamy z Wojtkiem do tego, aby podążyć właśnie swoją ścieżką, tą ścieżką przeciwną niż proponowana nam ścieżka strachu. Tak, dokładnie. No od tego właściwie dzisiaj też zaczęliśmy, jak sobie rozmawialiśmy z Bartkiem, tak, że będziemy tutaj, kochani, zapraszani jeszcze ciągle przez jeszcze kolejny czas do różnych rzeczy. Do tego, żeby do tego, naszą energię tego, zagospodarowywać, bać, tak, w odpowiedni sposób. Ktoś gotuje zupę sobie z nas i robi sobie z niej jakiś użytek. Wywar. Ale naprawdę dzisiaj właśnie spacerujemy, ile jest ludzi w ogóle w lesie. Jak to dobrze, że oni idą do tej przyrody, że oni są tutaj i że się ładują pozytywną energią, no bo idzie ten okres zimowy i będzie nam potrzebna duża dawka pozytywności, no i mamy zamiar Wam ją z Wojtkiem dostarczać. Tak, tak. Ogólnie, w dużych ilościach. Bezsprzecznie i niezaprzeczalnie. Myślę sobie, że to jest ważne, kochani, że żeby sobie uświadamiać, żeby uświadamiać się w tym w ogóle, że
to my kreujemy naszą rzeczywistość tak naprawdę od wewnątrz i że wszystko to, co nam tutaj przedstawiono dotychczas, to tak naprawdę w moim rozpoznaniu już teraz i przestaje się o tym bać tak mówić, to jest po prostu skrojone na miarę kłamstwo po to, żebyśmy my wierzyli w jakąś wersję rzeczywistości, którą nam tutaj zapodano. Natomiast no, sytuacja jest jaka jest i nagrywamy ten film nie bez przyczyny i prowadzimy swoje tutaj jakby zajęcia kanału nie bez przyczyny. Kochani, no... I splata się, bo też rozmawialiśmy o tym przed chwilką, splatają się nasze treści, bo mówimy niejako o tym samym, tylko ja mówię właśnie, o warstwie językowej. Odnalazłem informację o energii, która wszystko przenika, informację o tym, że my tą energią jesteśmy, że my ją między sobą wymieniamy, natomiast Wojtek zajmuje się tym od strony jakby technicznej, tak, niejako, czyli Wojtek zajmuje się sprawami kwantowego pola, a ja zajmuję się sprawami Ra, które jak się okazuje jest właśnie kwantowym polem. Również kwantowym polem, tak. Wiecie, tak naprawdę podchodzimy już teraz do jednej rzeczy od każdej strony, tak? Tutaj będą się zbiegać jakby wszystko w jedności różne punkty widzenia i mamy tu jakąś wąską ścieżkę, to już sam raz dla nas widzę, tak, nie? Są sam raz dla nas, to się robi zbyt tłoczno. To bardzo mnie cieszy, że ludzie tutaj dzisiaj są, prawda? Tak, no natomiast, tak, moi mili, że będziemy generalnie wszyscy zbiegać się już w jednym punkcie. No, niezależnie od tego, czy prowadzi do tego ścieżka... Języka czy fizyki kwantowej. Języka czy fizyki kwantowej, nawet nie języka, bo ty tak naprawdę, ja mam wrażenie, Bartku, oprócz tego, że rozpracowujesz język na części pierwszej, to zajmujesz się również bardzo istotną kwestią tego, że to wszystko jest jakby kolejny cykl rozpoznania tej samej istoty rzeczy. Że dokładnie, tutaj... że to już wszystko było, że ogólnie przyszłość już była, a my odgrywamy ją teraz po raz kolejny. I aktorzy się zmienili, ale zdarzenia, tak, wiedza, to będzie generalnie rozpoznawane i to jest piękne, że wiecie, to co my tutaj robimy, to rozpoznajemy to jeszcze raz, ale jakby na bazie... Przypominamy sobie w ogóle, ale nie? Tylko, że ten cykl jest nabudowywany o to doświadczenie, które miało miejsce, no nie? Że to nie jest zrobione w taki sam sposób, to jest rozpoznanie. Dokładnie. Rozpoznanie, do którego my poprzez własne doświadczenie dobudowujemy kolejną cegiełkę. Ja się zastanawiam, czy Ariowie na przykład rozpracowywali te rzeczy... Dokładnie, dokładnie, tak, bo chciałem od razu powiedzieć, jak skończysz swoje zdanie, że na tym polega ewolucja świata według Ariów, gdzie jednostka jakaś zbiera doświadczenia swoje życiowe i gromadzi je w jakiejś tam formie. A później tak, później na bazie tych doświadczeń, wchodząc w nową rzeczywistość, rozpakowuje stopniowo te swoje stare doświadczenia i na ich bazie, tak jak powiedział Wojtek, buduje nowe i zdobywa nowe doświadczenia. I dzięki temu według naszych przodków wszechświat się rozszerza, na co dzisiaj naukowcy nie mają takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo mówią, że według ich tam wyliczeń to powinien się kurczyć, tymczasem on się rozszerza. No a przecież żyjemy w epoce informacji i mamy takie możliwości wyrażania siebie, jakich nie miał nikt jeszcze w tym cyklu i pewnie dlatego wszechświat się rozszerza, bo wszystkiego jest więcej, więcej filmów również na YouTube, więcej blogów, ludzie więcej tworzą, więcej malują, mają więcej narzędzi, również smartfonów. Generalnie można to skrócić do tego, jako że generalnie w tej idei centrum jest też, w idei jednolitego pola, cały wszechświat jest po prostu wszechświatem informacyjnym, którego tak naprawdę informacja na bazie właśnie struktury próżni jest holograficznie wyświetlana na tkance, czyli na szkielecie struktury próżni. Więc tak naprawdę tylko powielamy i dostarczamy coraz większą ilość informacji ewolucyjnej. Ewolucja właśnie poprzez te tarcia na płaszczyźnie fizycznej, poprzez te tarcia w dualności generuje coraz bardziej optymalne ścieżki z punktu widzenia wydatkowania energii, tak? Czyli to, co my tutaj robimy, to, co się dzieje w tym momencie w świecie, to jest tak naprawdę wybór optymalnej ścieżki ewolucyjnej przez samą siłę ewolucji, tak? Dokładnie. No jest nam potrzebne nieraz tarcie, ale każdy z nas ma taką optymalną ścieżkę, na której jak już zaznał w życiu trochę tego tarcia, to może na tą optymalną ścieżkę sobie wejść i podążać za swoimi predyspozycjami i naturalnymi talentami, bo każdy z nas ma takie talenty. Tylko być może ich nie odkrył, bo podążał za oczekiwaniami rodziców albo społeczeństwa i przyjął ścieżkę taką, a nie inną. Podczas gdy dzisiaj wszechświat wspiera właśnie odważnych w podążaniu swoją drogą, która już to tarcie jest trochę mniej obfita. Tak, to wiem, pięknie zmierzamy teraz jakby do clue, szybko, która 10. minuta, my już jesteśmy... my już jesteśmy przy clue. Chodzi o to, taka informacja dla w ogóle ludzi, kurde, dla wszystkich nas teraz, tak, dla mnie, dla ciebie,
Że chodzi tak naprawdę w tym momencie, jak się potknąłem, bo to prawda i drugi raz. Prawda, tak. Dwa razy prawda. O brak oporu, tak? O przyjęcie życia takiego, jakie jest. Tak naprawdę cały opór, jaki my tutaj przeżywamy, cała niezgoda na życie wynika tak naprawdę z naszego umysłu. On właśnie generuje stres, opór, to on generuje strach też. To jest w ogóle prawo ma obecne przecież w fizyce, prawda? Że... No, my wytwarzamy to napięcie, które utrudnia przepływ energii w nas. Dokładnie. Bo wytwarzamy sobie napięcie jakieś fikcyjne, robiąc sobie filmy w głowie, wytwarzając ten opór przed czymś, podczas gdy tak naprawdę można po prostu pójść i to zrobić, tak. I odblokować się na przepływ energii. A to jest ciekawe w ogóle, bo... Chodzimy na górę, Wojtku? Tym razem na górę, tak. Chodźmy teraz na górę, jeszcze wyżej idziemy. Jeszcze wyżej idziemy. No. Podwyższamy wibracje, no. Tak, tylko że trzeba sobie również zdać sprawę, z czego wynika ten opór, tak? Raz, że wynika z umysłu, ale dlaczego on wynika z umysłu i dlaczego nasz umysł generuje opór, tak? Drodzy na ogół moi... jakieś wcześniejsze nasze doświadczenia trudne i różna przeszłość. Tak, ale to jest związane generalnie z tym, czym żyliśmy. My tutaj zeszliśmy jakby na tą ziemię jako tabula rasa, czyste karty, które zostały zapisane tą strukturą energoinformacyjną, która istniała w momencie naszego zejścia, tak? Więc to jak wyglądał świat... Przyszliśmy to uświetnić tutaj ogólnie, uszlachetnić. Tak. Tylko zdajmy sobie sprawę, ja często do tego ostatnio nawiązuję, że to jak wyglądał świat, to w co ukazano nam wierzyć, to jest po prostu skrojone na miarę kłamstwo, tak? To jest po prostu po to, żebyśmy my byli przekonani o tym, że nieskończone możliwości nie istnieją. Tylko że świat generalnie wygląda w taki sposób, jak wygląda, że mamy odbębnić swoje role życiowe, że mamy założyć rodzinę, dymać za jakieś wydatkować tam marne grosze. Swoją energię, tak, w kołowrotku. Ładować to, prawda? Wszystko w te brzydkie słowo, nie lubię go, egregory. No tak, ale taka prawda jest. Zasilać różne, nie wiem, religijne egregory, tak. Egregory partii politycznych. No. Ogólnie chodzi o to, żebyśmy się ścierali, żebyśmy generowali tarcie, żebyśmy generowali energię. Co, no nie wiem, czy na świecie, bo nie przyglądam się dzisiaj tak bardzo całemu światu, ale w Polsce jest to bardzo widoczne. Jesteśmy jeszcze dziś bardzo mocno podzieleni na różne obozy. Dzieli się nas na anty i na pro, dzieli się nas na lewych i prawych, dzieli się na wierzących i niewierzących, chociaż o jakiej wierze my w ogóle mówimy. Potrzymaj, no i... ja się... Dobrze, Wojtku. Wykatapultuję. Wojtek się wykatapultuje. Weszliśmy ogólnie na górę, podwyższamy swoje wibracje skutecznie, również wchodząc na wysokie góry. Tak. W ogóle, jeżeli macie możliwość, jest piękna pogoda, to właśnie chodźcie w góry, bo bardzo wspinanie się na szczyty górskie może wam pomóc doładować biopola wasze. W ogóle to jest... Im wyższy szczyt, tym większa moc na nim. To jest ciekawe, a propos tego, teraz chciałbym się czymś podzielić takim osobistym, nie? Że ostatnio... Dzwony biją, dobry znak, Wojtku. Tak, to dobry znak. Zmiana rzeczywistości na ogół. To czy informacje z innej rzeczywistości, z innej płaszczyzny, wiesz. A to nie jest tak, że jest 12? Ja powiedziałem, że podwyższamy swoje wibracje, wiesz, ja mam tą koncepcję wieloświatów, gdzie mówię o tym, że... Tak, jest 12, ale to nie przypadek. Ja mówię o tym, że rzeczywistość jest jak kartki książki i one są bardzo podobne do siebie, one ściśle do siebie przylegają i że my nawet nie wiemy, kiedy przechodzimy z rzeczywistości do rzeczywistości, a różne poziomy rzeczywistości wiążą się z naszą wewnętrzną częstotliwością. Więc ja sobie zażartowałem, że podwyższamy wibracje, zaczęły bić dzwony, a dzwony mogą sygnalizować właśnie, że zmieniasz rzeczywistość, przechodzisz do innej rzeczywistości. Tak. Tak naprawdę wszystkie znaki, które interpretujemy jako znaki, w rzeczywistości mogą stać się znakami, ponieważ to my jesteśmy twórcami tej interpretacji. Dokładnie. A więc jeżeli w to uwierzymy, czyli znowu wartości niemierzalne, o których tak często mówię. Nasza wartości... podświadomość się dostosuje. Dokładnie po prostu. Tak. I naprawdę możemy sobie sami wytypować swoje znaki i wybrać, nie musimy się wcale zamykać w jakichś ograniczeniach narzucanych przez innych. Ludzie mówią o swoich znakach. Znaki tak jak sny, każdy ma swoje indywidualne. Dokładnie. I co więcej, możesz je sam wybrać. Ja często mówię na przykład o wiewiórce, która mi towarzyszy, albo mówię o wielu różnych cyfrach, ale to są kwestie indywidualne i naprawdę można sobie wybrać swój znak, swoją cyfrę, która jeżeli ustalisz sobie, że taka cyfra teraz będzie znakiem, który mówi mi od wszechświata tak, to ta cyfra zacznie ci się pojawiać właśnie w takich momentach, kiedy wszechświat będzie chciał ci powiedzieć tak. Tak. Więc polecam wam spróbować. Ja też generalnie namawiam do tego, żeby rozkodowywać rzeczywistość na swój własny sposób. Myślę sobie, że to, co w ogóle tutaj robimy, myślę, że i Bartek i ja tak naprawdę to dajemy w pewnym sensie, teraz nic nie widzę, dajemy w pewnym sensie model, który tak czy owak wy w swoich własnych, subiektywnych, indywidualnych doświadczeniach będziecie musieli wypełnić treścią, tak? Natomiast to, co my tutaj staramy się propagować i staramy się jakie treści przemycać, to to, że
Największy potencjał, pewnie się z tym zgodzisz, Bartku, leży w odkrywaniu swoich najmroczniejszych stron. Oczywiście, tak? Prawdziwa siła rodzi się z pokonywania słabości. Nie ma innego sposobu uzyskania prawdziwej siły, jak pokonywanie słabości. To jest też taki temat, o którym ja ostatnio bardzo wiele mówię, że jesteśmy aktualnie kolektywnie i to wybija też w indywidualnych doświadczeniach na etapie rozpoznawania tego błędu poznawczego, czyli rozpoznawania natury w ogóle lęku, strachu w nas, rozpoznawania tej energii, która cały czas nas uziemia i uwala, że tak powiem, w materii, która każe nam myśleć o świecie, że te cuda są niemożliwe. Tymczasem tak naprawdę to my ustalamy te cuda. I to jest w ogóle, a propos, bo miałem mówić o nowej rzeczy dla mnie, tak? Że ja całe życie byłem, znowu idę na prywatę, ale już pójdę na prywatę. Że ja całe życie byłem takim gościem, po pierwsze z Zosią Samosią, a po drugie żyłem w totalnym odcięciu, wiecie, od natury, tak? Że u mnie zawsze te substancje chemiczne i tak dalej, te syntetyczne rzeczy, syntetyczne doświadczenia dały mi to przebudzenie. Natomiast dzisiaj na przykład otwieram się w ogóle na przepływy... Ciemność prowadzi do światła. Tak, na przepływy energetyczne w naturze, tak, w ziemi. Gdzieś tam pojawiają się w mojej przestrzeni ludzie, którzy mówią o tym otwarcie, którzy w ogóle... Tak jak ja podchodziłem do rzeczywistości od strony umysłu i rozpracowałem tą rzeczywistość głównie od strony umysłu do tego momentu, w którym jestem teraz, tak przychodzą ludzie, piękne istoty, które rozpracowywały tą istotę, tą rzeczywistość od poziomu czucia. I więc to jest czas, w którym my tak naprawdę... Drogi na skróty i są drogi dłuższe po prostu. Tak, nie? Natomiast my teraz zaczniemy się wymieniać tym, tak? Bo tak jak ja nie posiadam w tym momencie pewnych jakby rzeczy, które mogą mnie uzupełnić, a ktoś już je posiada organicznie, naturalnie. Synergia, tak? Synergia, prosta sprawa. No, dokładnie, w taki czas wchodzimy i naprawdę październik według mnie był takim czasem, kiedy bardzo można było zaobserwować taką jedność i braterskość i również właśnie między nami. Pomogłeś mi z warsztatami, byliśmy na wspólnym wyjeździe i to wszystko działo się jakby samoistnie, my się na nic jakby nie umawialiśmy, to po prostu z nas wynikało. Pomoc, taka wzajemna pomoc i dzisiaj myślę, że tam? Możemy iść tam, ku słońcu, prawda? Ku słońcu, jo. Że to będzie bardzo istotne, bo tak jak wcześniej nadmieniłem, jesteśmy podzieleni i musimy sobie pomagać, musi być porozumienie między podziałami, musimy znajdować jakąś wspólną drogę, bo jakby nie było, jesteśmy jednym narodem, pochodzimy z jednego pola, czy z jednego rdzenia, tak. Czy jak to zwać. No i właśnie październik to taki świetny czas, kiedy obserwowałem, jak działa to, o czym Wojtek mówi, czyli synergia, jak wymieniamy się różnymi doświadczeniami, które mamy. Każdy z nas jest unikalny, każdy ma swoje unikalne, wspaniałe doświadczenia i ich synergia da nam naprawdę wspaniały efekt. No, tak. Nikt nie jest doskonały. Suma naszych doświadczeń, suma naszych działań spowoduje, że stanie się tutaj. W ogóle to jest chyba świetny czas, nie wiem czy się zgodzisz, Bartku, żeby wychodzić z szafy, tak? Dla każdego, kto czuje, pewnie. Dla każdego, kto czuje gdzieś tam jakąś miętę do jakiegoś typu działań. Tak. Jest zachęta i to jest nawet, to powiem więcej, że... diabelna. Że jest zachęta ogromna. O tyle, że jak człowiek sam nie będzie chciał pójść, to może nawet dostać lekkiego kopa w dupę. Tak. No, na zasadzie, że mogą zwolnić z pracy, albo związek się może rozpaść, jakby tak... Właśnie. Że to się zadzieje samoistnie. Właśnie, i to jest też informacja, tak? Żeby nie traktować w sposób, powiedzmy, ten starosystemowy tego, co się dzieje, że traktować dosłownie wszystko jako okazję, że miejmy dynamikę świadomość. Dynamikę spadania można wykorzystać do wzlotu. Oczywiście, wyobraźcie sobie ptaka, który pikuje i nagle rozkłada skrzydła i bum, do góry. Dokładnie. I o to chodzi teraz. Także żadne zdarzenia nie są tak naprawdę negatywne. Również ta cała pandemia to jest naprawdę... Tym bardziej, że ta pandemia, ale ci się wrąbałem słowo. Budzi ludzi, mów mowa, ale to dobrze. Tym bardziej, a propos, w ogóle ja nie używam tego brzydkiego słowa na P w swoich przekazach, jakoś staram się omijać to. Żeby tego uważam, nie zasilać. Nawet tak, nie chodzi o to, wiesz co, chodzi o to, że ja uważam, że to jest rzecz, która absolutnie przeminie i że w ogóle nie ma co się do tego przywiązywać, że to jest tylko jakiś element rzeczywistości, który na ten moment jest aktualny. Ale jest niezbędny. Natomiast wiecie, to co się dzieje jakby na poziomie energetycznym, to co ta cała sytuacja zewnętrzna robi, to jest ogromny ukłon dla istot ludzkich, ponieważ my dzisiaj jesteśmy stymulowani jakby z zewnątrz do dosłownie wykorzeniania z siebie wszystkich tych energii, które do nas przychodzą z zewnątrz, tak? Czasem poprzez strach jesteśmy motywowani do tego, prawda? Ale właśnie to chodzi o strach, nie? Dokładnie. Że ten strach, który się pojawia
w nas w związku z sytuacjami zewnętrznymi. Motywuje nas, prawda? Motywuje nas do tego, żeby zrobić kroki, które nam pozwolą tego strachu czuć mniej. Właśnie. Zmieni się na lepsze. Tak, tak. No. Widzisz, to jest piękne, bo podchodzimy, ja chciałem powiedzieć, uwolnić ten strach, ale w zasadzie ty powiedziałeś to samo, tylko że innymi słowami. Tak, no więc bo to myślę, jest piękne. Że rozumiemy to po prostu, bo sami tego doświadczyliśmy, to, także mówimy o swoich doświadczeniach i wierzę, że część ludzi już to przeszła, część ludzi to przechodzi teraz, a część ludzi to dopiero będzie przechodzić. No. Także warto jest po prostu o tym mówić i dzielić się swoimi doświadczeniami, bo one mogą być później dla kogoś niezwykle pomocne. Pamiętajcie, ludziska, koniunktura jest taka, że te fale będą przychodzić cały czas, to znaczy, że popyt będzie cały czas wzrastał, popyt na tak zwane przebudzenie, tak? Czyli wyobraźcie sobie, że jest... mamy 40 milionów ludzi w Polsce chociażby, nie? Około, że, tak. Że będzie się tych ludzi... A zobaczcie, jaki promień się w ogóle tym teraz interesuje, nie? Że im bardziej będziemy w tym ściśnięciu energetycznym, emocjonalnym, tym po prostu więcej ludzi będzie pytać, o co w ogóle, o co chodzi, co się tutaj dzieje, więc to jest naprawdę bardzo istotne w moim rozpoznaniu, żeby świecić w pewnym sensie przykładem, tak? Żeby pokazywać, że się da i nie trzeba tego robić. Można, tak jest. Nie trzeba tego robić po prostu na wyrost, nie trzeba tak jak ja czy Bartek zakładać kanału i gadać do kamery i po prostu się tam uzewnętrznie. Ale podążę za swoim zagłosem serca, to takie jest taki frazes, ale no dokładnie o to chodzi. Zarzuciliśmy pewne rzeczy, bo ulegliśmy presji właśnie społeczeństwa czy rodziny, a przecież są takie rzeczy, które nas bardziej zapalają, które sprawiają, że nam się oczy błyszczą i są rzeczy, które jako dzieci bardzo lubiliście robić i warto jest do tego wracać, bo przecież było powiedziane i ja to w święcie wierzę, że bądźcie jak dzieci, żeby dostąpić Królestwa Niebieskiego, ale to za życia to Królestwo Niebieskie jest. Jakkolwiek by to nazywać, ja się odrywam od jakichś religii, bo religie to są schematy, to są sztywne jakieś ramy, które nam coś narzucają, ale to jest bardzo ważne. Bądźmy jak dzieci, idźmy swoją drogą, za głosem serca, róbmy to, co kochamy, co lubimy. Będzie teraz potężne wsparcie od wszechświata. W ogóle i tak jest, jak Wojtek powiedział, lawina to jest lawina, bo chodzi o przyrost z każdą kolejną przebudzoną osobą. Budzi się 5 następnych i im więcej osób się budzi, tym tak samo jak kiedyś zasypiali, bo przecież kiedyś ludzie zasypiali. Tak samo teraz się budzą i to jest jakiś pewnie wzór mógłby to opisać. Postęp, przyrost jest geometryczny. Coraz więcej jest nas, coraz szybciej to będzie. Powiedziałeś fajne rzeczy, żeby być jak dzieci, tak? Dokładnie. Ja chcę wam powiedzieć, drodzy moi, że naturalnym stanem człowieka jest bycie dzieckiem, tak? Że dorosłość jest tylko... Ciekawość świata i pokora taka, prawda? Tak. Na zasadzie pokora, nie jakaś taka związana z religią, ale na zasadzie, że podchodzę do świata, naprawdę wiem, że nic nie wiem, bo jak się okazuje, to my naprawdę niewiele wiedzieliśmy do tej pory. No. I odkrywamy teraz, idziemy w nieznane i to nieznane jest bardzo ciekawe. Bo jaki przecież smutny się stał świat, jak się okazało, że mapy już są zrobione, że wszędzie już ludzie byli. A teraz okazuje się, że przed nami się odkrywa cały nowy, niewidzialny świat. I tam nie ma mapy. I my będziemy robić tą mapę. I to jest piękne, fantastyczne. Piękne jest to, co mówisz. To jest fantastyczne. Drodzy, ja chciałem tylko powiedzieć też, że dorosłość jest programem, który został gdzieś tam wgrany. To smutny bywa to programem. To jest pewien szablon. A nie musi taki być. Pewien szablon ról, zachowań i tak dalej. Tymczasem ja też gdzieś to odkryłem na swojej ścieżce, że nie ma czegoś takiego jak dorosłość. Lepiej być rodzicem tylko... ewentualnie, jeżeli masz dzieci. W sensie dorosłość, mów Wojtku, bo też przyjąłem ci się, no. Tak. Jest tylko odpowiedzialność i ja już kończę ten wątek. No, to nie, ale tak jak najbardziej, tak jak Wojtek mówi, że jest dorosłość, która się wiąże z takimi smutnymi rzeczami. A my powinniśmy odzyskiwać sobie tą dziecięcą ciekawość. Im więcej człowiek myśli, że wie, tym bardziej zamyka się na nowe informacje. Dokładnie. A naprawdę przed nami otwiera się cały niebywały, niesamowity, fantastyczny świat. Co ciekawe. Jesteśmy tam pionierami. Co ciekawe, drodzy moi, generalnie Rupert Sherlock napisał kiedyś książkę o rezonansie morfogenicznym. O polach, które kodują się w naturze, w biologii, tak? O tym, w jaki sposób wzrasta cała natura, drzewa i tak dalej, że to jest inteligentna, samoucząca się, ewolucyjna maszyna. Kochani, ciekawostką jest to, że prawa fizyczne wzrastają wraz z ewolucją. Rozumiecie? My nie mamy, to jest w ogóle, to jest otwarcie nowego pudełka w naszym wzroście, że my nie jesteśmy uwarunkowani żadnymi prawami fizycznymi, że my możemy stworzyć prawa, na przykład... Istnieją rzeczy, które się nazywa cudami, a te cuda to są po prostu prawa fizyki, których jeszcze nie opisaliśmy, a tak naprawdę, których nie znamy, prawda? Których nie znamy i które, wiecie, tak naprawdę możemy tutaj wymyślać rzeczy, jako że ta struktura ra, czy próżni, czy chaosu ma nieskończony potencjał twórczy. Bo to jest wszechmożliwość, wszechpotencjał.
wyjść. To tutaj się naprawdę mogą dziać rzeczy, ja cały czas o tym mówię, tak? Żebyśmy starali się marzyć jak najdalej, patrzeć jak najdalej, otwierać swoje serce jak najgłębiej, tak? Bo to się tutaj może stać, to jest po pierwsze nieznane, a po drugie... To jest wspaniałe właśnie w tym sensie. To jest niespodzianka boska po prostu. Ja myślę, że z naszego życia będziemy świadkami rzeczywiście rzeczy, które dawniej były opisywane jako cudy. A z kolei wcześniej były czymś zupełnie normalnym, bo jak wierzę, my odgrywamy właśnie kolejny cykl. I dla mnie na przykład cudem jest język, który się zajmuje, bo tak. Nie wiem, nie umiem wyjaśnić jeszcze dzisiaj przy użyciu zdolności umysłowych, jakie mam, jaki poziom musiał reprezentować ktoś, kto zaprojektował nasz język. No, dziś z poziomu widzenia naszego to jest cud, że ten język powstał. Przy użyciu całej technologii, jaką mamy, nie bylibyśmy w stanie zrobić czegoś równie złożonego, więc to jest cud. I my dojdziemy do tego, jak ten cud powstał i być może sami będziemy mogli tego typu cuda robić. To jest skoro wyszło już to na jaw, to my dojdziemy do tego, jak to się... W ogóle robimy to. Ja myślałem o języku, bo ja nie siedzę tak głęboko w tym jak ty. Może wyjdziemy, bo czasem mam wrażenie, że będzie słychać nagrane liście i będzie słabo. No, jesteśmy w lesie. Tak. Trzeba się ukryć. Ja myślałem o tym języku i rzeczywiście pomyślałem sobie, że on musiał, tak jak ty mówisz, że on musiał być tworzony pismo wraz z brzmieniem, tak, ale że on był tworzony wraz z całą rzeczywistością. Albo, znaczy ja sądzę inaczej trochę, że człowiek, który go... Mam taką jakby wizję powstania naszego języka w związku z tym, że teraz mamy jakieś przebudzenie, kiedyś musiało być jakieś zaśnięcie. Według mnie ta cywilizacja, która wtedy była, budowała cuda świata, ona się do tego zaśnięcia szykowała. Aha. Bo my mamy te epoki jug różnych, był złoty. Tak, i oni sobie, jak wierzę, że zdawali sobie sprawę. Wierzę też, że oni wcześniej posługiwali się komunikacją na zasadzie emocji i przekazu z głów do głów. Czyli przekazujemy sobie obrazy z głowy do głowy, przekazujemy sobie emocje. Nie było potrzeby używania słów, a później taka potrzeba mogła zaistnieć. W związku z nie wiem czym, przebiegunowaniem ziemi czy czymś, utraciliśmy pewne zamknięciem cyklu. Boskie przymioty, tak. I oni zrobili po prostu na bazie swojej wiedzy, oni mieli wszechświat rozkminiony, mieli do kwanciku ostatniego. Oni na bazie swojej wiedzy zrobili ten język, który stał się no niejako kodem, który przechował dla nas całą wiedzę, którą teraz na powrót odkrywamy. Widzimy, żeśmy Wojtku chyba zabłądziliśmy. Przecieramy szlak, Wojtek, kurde. Stary, ty nie ma żadnej ścieżki w ogóle. Ale to my wytyczymy nową. Tak. Wytyczymy z Wojtkiem nową. Ale możemy na chwilę po prostu przypauzować, nie? No tak, gdy mi się nie zaszkodzi. Ale my naprawdę autentycznie przecieramy szlak. Idziemy i sobie rozmawiamy o tym, że trzeba iść swoją ścieżką. I my rzeczywiście z lasu żeśmy zeszli na jakąś inną ścieżkę. I... Chodź na pień, może przycupniemy, co? I jesteśmy teraz bez ścieżki. I do tego właśnie zachęcamy, że słuchajcie, najlepszy plan to brak planu. Tak, pełne zaufanie. A nóż pod tą brzozą, która tutaj leży, znajdziemy jakieś skarby. To najwyżej grzyba, myślę. Grzyba. Ale może będzie tu jakaś dobra energia towarzysząca. Też cały czas jest dobrze, no. Wiesz co? Zróbmy tak, będzie lepiej dla nagrania. No, więc tak sobie postanowiliśmy pogadać. Myślę, że ważne rzeczy istotne. Bez planu, bo podkreślam, że najlepszy plan to często jest rzeczywiście brak planu. Bo tak jak z tym smartfonem, plan określa ci jakiś tok działania i tuneluje ciebie, a jak nie masz planu, to masz miliony możliwości po prostu i różnych wariantów. Pełne zaufanie. I dzisiaj to się właśnie przed nami otwiera. Dzisiaj pociąg zjechał z torów, ludzie się zorientowali, że jak maszyny jechali po torach, często w swoich życiach byli zapętleni, a rok temu czy dwa lata temu, kiedy to się wszystko wydarzyło, pociąg na chwilę zjechał z torów, ludzie dowiedzieli się, że można żyć inaczej. Pojawiły się różne opcje, różne alternatywy. Poradzili sobie, jak się okazało, bez pracy, poradzili sobie bez pewnych środków, które jak się okazało wcale nie były niezbędne do życia. Pojawiły się przed nami po prostu nowe możliwości, nowe drogi. No. Wielu ludzi na to wskoczyło i robi z tego wspaniały użytek. To jest w ogóle taka jedna z głównych fikcji w dzisiejszym świecie, myślę, nas wszystkich, że wydaje nam się, że potrzebujemy różnych rzeczy, kiedy tak naprawdę nie potrzebujemy niczego. Tak? To jest pełnia uzależnienia po prostu od rzeczy zewnętrznych, a całe źródło szczęścia i cała moc... Wszystko w nas. To są, prawda? Wszystko... Nawet ja na ostatnim webinarze mówiłem o tym, że 7 zasad Huny to jest właściwie podręcznik tego, jak działa rzeczywistość. To jest 7 uniwersalnych praw, które wprost opisują to, jak działa rzeczywistość. Wszystko, co się dzieje się w nas, z nas, tak naprawdę świat zewnętrzny... I to jest naprawdę jest ważne, prawda? Świat zewnętrzny jest... Tylko ci odbija jakby, prawda? Grą impulsów elektromagnetycznych po prostu odbieranych
oddanych przez nasze ciało. I to jest niesamowite, jak się zastanowimy, że jednocześnie jest to odgrywane dla 7 miliardów ludzi, bo właśnie jak próbujesz zrozumieć, czym jest Ra, to sobie pomyśl, że człowiek, który jest przebudzony, odbiera jakieś różne znaki, symbole, reaguje z innymi ludźmi, jego działania są manifestowane od razu we wszechświecie, to się zazębia z innymi ludźmi, a potem spróbuj sobie pomyśleć, że to się dzieje równocześnie dla 7 miliardów ludzi. A potem spróbuj sobie pomyśleć, że to się dzieje dla być może jeszcze 100 dla milionów galaktyk. Jakich, no właśnie, i jaka to siła jest, prawda? Ja. Wojtek powiedział o tym, że nic nie jest nam potrzebne i my obaj, bo ja też miałem przemyślenia swoje ostatnio o tym, my obaj wyszliśmy z potężnego braku, bo mieliśmy bardzo specyficzne życiowe doświadczenia i obaj wyszliśmy z przepotężnego braku i ja jak wyszedłem z tego braku już, jak teraz zaczęło się w świecie materialnym kręcić tak, jak ja bym chciał, żeby się kręciło, to kiedy teraz mogę sobie kupić te wszystkie rzeczy, których tak kiedyś potrzebowałem, to okazało się, że one nie są mi w ogóle do niczego potrzebne. To jest najlepsze, tak. W ogóle mi nie są potrzebne, to jest nie kupuję ich. To jest w ogóle zasada też działania wszechświata, ja to tak rozpoznałem, że z reguły jesteśmy gotowi i mamy dostęp do rzeczy, których kiedyś bardzo pragnęliśmy, w momencie, kiedy już ich nie pragniemy. Już ich nie pragniemy, bo się okazuje, że nie jest to potrzebne. Ja teraz jak mam iść na przykład do sklepu, żeby sobie kupić jakieś nowe rzeczy, to nie chcę mi. Po prostu wydaje mi się, że to co mam... Zbędne jest, to jedna koszula mi wystarczy, tak, do nagrywania na kanale. No, mówiłem o tym żartobliwie do swoich widzów autentycznie, że... No po prostu pewne rzeczy przestają się liczyć, pewne rzeczy przestają być istotne, bo wychodzimy z tego konsumpcyjnego wzorca, z tego materialistycznego świata, idziemy po Królestwo Ducha i tak jak wcześniej wspomniałem, że tam nie ma jeszcze takiej mapy, tam ludzie, którzy tam byli, opisują swoje przeżycia, ale tu dla każdego przygoda jest inna i to jest takie wspaniałe, bo jak chcesz być dziś odkrywcą, podróżnikiem, no to naprawdę musisz się postarać, musisz jechać do jakiejś amazońskiej dżungli, żeby coś znaleźć być może nowego. A tutaj wszystko jest nowe, tak wszystko jest wspaniałe, tak ciekawe. Mi wpada jak tak mówisz, się i świeci. No. Żeby też wspomnieć, żeby mieć świadomość, że często być może te mapy będą pisane przez nas w różnoraki sposób, że rzeczywistość staje się, im bardziej wchodzimy jakby w sferę duchową, w sferę tego czucia tak naprawdę i własnej indywidualnej interpretacji, rzeczywistość staje się o wiele bardziej subiektywna dla każdego z nas. Więc stąd myślę bardzo istotne, żeby iść już bardziej we współpracę, a nie w interpretowanie czy w ustalanie jakichś praw zewnętrznych. Nie zaczepiać się na tak. No. Mieć świadomość, że to co na zewnątrz tak naprawdę tego nie ma. To jest to co my się umawiamy, że tutaj leżą suche liście. Tak? To jest tylko to, że ja i Bartek patrzymy na to, że nasze zmysły odbierają bardzo podobnie różne rzeczy, ale tak naprawdę to jest płonne. Tak? My mówimy tylko w pewnym sensie o energii, którą odczuwają nasze ciała, interpretują nasze mózgi, ale wszystko, co przeżywamy, Bartek w swojej matrycy, ja w swojej matrycy, przeżywamy wewnętrznie, tak? Dokładnie. Dlatego to może być drogowskazem jakimś, ale w żadnym razie taką wytyczną, którą się należy kierować, tak jak ludzie się kierują na przykład pismem jakimś świętym. Tak. I podążają za nim tak, mówię o tych ludziach, którzy są ultra na tym ukierunkowani, że te ścieżki nasze są indywidualne, to tak jak ze snami czy ze symbolami. No nie można się zaczepiać na ścieżce jednego człowieka. My mówimy o tym, że odkryliśmy swoje drogi, ale nie mówimy, żeby ktoś z nami szedł, tylko że żeby odnajdywać swoją drogę. Dokładnie, bo dla każdego czeka jakaś jego droga, unikalna droga i ona jest wspaniała i człowiek na tej drodze rozwinie naprawdę skrzydła. Jak próbuje kopiować, próbuje podążać właśnie za świętymi różnymi pismami, to może być podstawa do wyjścia, ale nie należy, jak uważam, się tam na dłużej zatrzymywać. Trzeba iść. I to jest moment, w którym warto wspomnieć o tym, że to przychodzi teraz czas, kiedy będzie trzeba zaufać wewnętrznemu autorytetowi, tak? Tak jak ty mówisz, że masz swoje sposoby komunikacji ze Stwórcą. Dokładnie. Ja też mówię o tym, żeby nie tyle ufać intuicji, co budować relacje z siłą wyższą, tak? To na tym polega, niezależnie jak ją nazwiesz w swoim własnym świecie, czy to będzie dusza, Bóg, Stwórca, jakkolwiek sobie tego nie nazwiesz. To nie jest istotne. Ważne, żeby wnieść w proces rozwoju w ogóle taką instytucję, czy taki szerszy kontekst, że ta wyższa inteligencja zawiaduje wszystkim, łącznie z tobą, tak, łącznie z twoim doświadczeniem, że ty jesteś tylko emanacją czegoś, co jest i tak wyżej. Końcówką mocy, ja to nazywam. Jesteśmy końcówkami mocy, no. Tak jak my mamy tutaj końcówki palców. Wiecie, widzieliście dłoń ludzką, jak tutaj ile tu jest nerwów, zakończeń nerwowych, ile tu jest różnych tych żyłek małych krwi, tak. To ja wierzę, że my jesteśmy właśnie, tu się koncentruje moc. Jak możecie sobie na przykład pocierając ręce i na tle nieba je ustawiając, możecie zobaczyć, jak energia rozciąga się między waszymi palcami. Tutaj się zbiera w tych punkcikach mnóstwo tej energii właśnie, w tych końcóweczkach. Ja wierzę, że my jesteśmy takimi właśnie końcówkami mocy jakiejś siły wyższej, która nazywa się Bogiem, czy Wszechświatem, czy czymś.
No i doświadczamy tutaj po to, żeby ta siła mogła się pobawić, żeby mogła się rozwijać, żeby mogła no, żyć. Stworzono nas podobno na podobieństwo, ale tu myślę, że nie chodzi o ciała, tylko o możliwości twórcze właśnie. Prawda? No, tutaj wszystko jest samopodobne. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę fizykę, to tego, że torus jest w ogóle tak wszechobecny, jak bardziej niż piasek na pustyni. Rozglądam się, czy wiewiórki nie ma. Tak. Jak piasek na pustyni, że torus we wszechświecie jest wszędzie, że wszystko, co żyje, wszystko, co posiada w ogóle jakąkolwiek świadomość, ma toroidalną energetyczną strukturę, więc tutaj jest jakby nasze podobieństwo, ale to i tak, wiecie, jest realizowane ciągle i w kółko jeden ten sam algorytm życia w różnych skalach, w różnych oktawach. Nasi przodkowie wierzyli, że zaczynamy od minerału tutaj. Minerały mają pamięć, mają jakieś przyciąganie cząsteczek, to jest coś na zasadzie grawitacji, albo można powiedzieć, że miłości cząsteczek i że zaczynamy swoją przygodę tutaj od bycia właśnie kamieniem. Jakimś, a potem przez świat roślin, poprzez świat ptaków i potem zwierząt, aż do świata ludzkiego, gdzie to doświadczenie jest już najbogatsze. Kurczę, no. To ewolucja świadomości też od zera. Tak, ewolucja świadomości dla nowej takiej duszki, która chce sobie wejść, no, mówiąc nowej, wszystkie teoretycznie zostały stworzone w tym samym czasie, ale jedne wybierają takie doświadczenia, drugie wybierają inne. W tym samym inne, bezczasie. W tym samym bezczasie, tak, dokładnie. No. Bo ludzie mówią dzisiaj o starych duszach albo o młodych duszach, ale ja wierzę, że są po prostu dusze bardziej doświadczone i mniej doświadczone, a kwestia doświadczenia wynika z tego, kto odważy się wybrać trudniejsze życie do przeżycia. Życie jako osoba niepełnosprawna albo życie jako osoba uzależniona, jako narkoman czy alkoholik może być z punktu widzenia duszy bardzo bezcennym doświadczeniem, takim obfitującym w ogromny przyrost mocy i informacji. Im trudniejsze doznanie, tym większy wzrost. Tak, tak. Ja myślę, że to tak naprawdę te kwestie a propos doświadczenia, a propos mocy, a propos w ogóle dusz, to jest i tak rzecz, o której ja teraz uczę się mówić raczej z dystansem, że to wszystko, to każdy, ten obraz świata właśnie, każdy musi stworzyć wewnątrz siebie sam. Tak? To ja to nazywam wewnętrzną prawdą. Ważne, żeby ta wewnętrzna prawda była spójna i skuteczna i żeby była zgodna z mechaniką życia, z mechaniką ewolucji. Ważne, żeby wychodzić z miłością w tej wewnętrznej prawdzie do życia w każdym jego przejawie. Tak? To jest siła, która napędza cały nasz wszechświat. Współczucie jest siłą, która spaja cały nasz wszechświat, jest siłą, która tworzy ten wszechświat i jest siłą, której my doświadczamy również jako ludzie. Ta siła jest trojaka. W ogóle to jest coś cudownego, tak? Że tak to zostało stworzone, że siła, która tworzy naszą rzeczywistość, tworzy tę matrycę, ta Ra właśnie siła, która nieskończona energia, która wszystko, czyli nieskończona energia, czyli nieskończona informacja, cały potencjał. Zarazem. To zarazem. I duch, i materia, i czarne, i białe. To jest wszystko. I góra, i dół. No, nasz język naprawdę kryje sobie wspaniałe informacje. Że to wszystko jest po prostu, wiecie, to jest zespolone w samej strukturze, w naszym doświadczeniu, ale jednocześnie jest to zespolone w realnym odczuciu ludzi, no nie? Wiecie, o co chodzi, że im więcej mamy tej źródłowej informacji w sobie, tym piękniejsze stany przeżywamy, wzniosłe, emocjonalne. To jest niesamowite, że to jest po prostu największy easter egg i nagroda, na jaki chyba to jest największe poczucie humoru boskiego po prostu, że... Bo Bóg ma przepotężne poczucie humoru. No. Jaja jak berety. My tak nauczyliśmy się patrzeć na tą siłę jako na jakiegoś brodatego starca, albo inaczej sobie wyobrażamy jako jakąś energię, która jest jakoś nieokreślona i rzeczywiście nie można tej siły w żaden sposób szufladkować, ale ja uważam, że to ona wymyśliła poczucie humoru. I moje relacje z tą siłą wyższą są przepełnione poczuciem humoru i naprawdę nieraz sowicie zostałem rozśmieszony. Ta droga jest pełna radości i zachęcam do wchodzenia, za podążenia za swoim sercem, za swoją intuicją. Jest ku temu teraz dobry czas. Natomiast jeżeli, bo jeszcze bardzo wiele ludzi wiem, że ma takie trudności, że pytacie po prostu, że no jest tak trudno, że nie mogę sobie poradzić, że jak ja mam w ogóle myśleć, że to wszystko jest piękne, skoro jest tak chujowo, tak, skoro tak wszystko boli. Moi drodzy, ja zawsze namawiam do tego, żeby nie oceniać procesu, kiedy jesteśmy w środku procesu. Po prostu jak jesteśmy w środku traumy, w środku kołowrotu cierpienia,
ufać po prostu. Mówimy to z własnego doświadczenia, bo tak, przeżyliśmy to i ja tak też się zapierałem rękami i nogami przed zmianami, które w moim życiu były kluczowe, a które w momencie ich przeżywania były strasznie drastyczne i dramatyczne. A potem się okazało, że wszystko dobrze się skończyło i że to było niezbędne i że to było prawdziwe błogosławieństwo. Mimo tego, że w danym momencie zapierałem się rękami i nogami ze wszystkich sił i krzyczałem czy płakałem, że ja tego nie chcę, że jak to może być. Także ja wierzę, że wszystko jest po coś i również teraz. Jeżeli przeżywacie w swoim życiu teraz te trudne chwile, jeżeli jest opór, jest starcie, no tak ma być, to do czegoś poprowadzi. Dokładnie. Do czegoś dobrego i konstruktywnego. Tylko dopiero z perspektywy czasu. Nie bardzo długiego, ale dopiero z perspektywy czasu będzie można to dostrzec i wtedy podziękować. Zawsze. W trudnych sytuacjach zawsze kryje się potencjał. Nie ma cierpienia, które jest płonne. Nie ma cierpienia, które jest bezsensowne. U nas jest proste powiedzenie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ty, no faktycznie. I to jest prawdziwa mądrość zawarta w jednym zdaniu. Rzeczywiście tak jest. No, to jest jedna z moich dewiz życiowych. Uczyłem się tego na własnej krwawicy, ale faktycznie tak jest. Nie było w moim życiu wydarzenia, które byłoby tylko negatywne. Zawsze z tego negatywnego wydarzenia jest jakiś pozytywny efekt. Wszystko, co jest negatywne, możemy wykorzystać do czegoś pozytywnego. To działa też w drugą stronę. Więc wszystko, co pozytywne, co dobre i na przykład bardzo smaczne, może być, jeżeli tego sobie damy za dużo, tak, negatywne. Tak, działa tak to w obie strony. Tak, tak. No to jest też o tym, że to, czego się tutaj uczymy, to tak naprawdę zmiana filtrów percepcyjnych i rozwój naszego postrzegania rzeczywistości na ten prawidłowy, na ten wspierający. Ale taka systematyka trochę tego doświadczenia, że uczymy się tego poprzez ból i poprzez cierpienie, to jest trochę definicja naszego świata, nie? Systemowego wychowania, programowania i tak dalej. Mamy na to kolejne powiedzenie, mądry Polak po szkodzie, powiedziane. Słuchajcie, no gdybyśmy my nie byli tacy krnąbrni, co jest naszą, uważam, to byśmy tutaj zaletą dzisiaj nie siedzieli. To nie, ale to my moglibyśmy się uczyć doświadczenia innych. Aha, no a często, tak, często bywa tak, że puszczamy te mimo uszu różne słowa miłości i troski przekazywane nam przez bliskie nam osoby i potem uczymy się tego samego, co nam mówiono na własnym doświadczeniu, wchodząc po łokcie, w musztardę, że tak powiem. Ale to jest piękne, tak? To jest piękne i... No to dzisiaj już tak mogę powiedzieć, że jest piękne, ale kiedyś taki radosny nie byłem, przeżywając te różne trudne chwile. Ciekawe, ja się zastanawiam w ogóle, czy jest możliwość nauki na cudzych błędach. Czy tego trzeba jednak doświadczyć samemu, no nie? Że... No jest to dobre pytanie. No. No, czy może przyjdzie w końcu jakiś taki okres, na Ziemi, że ludzie będą mogli się na cudzych błędach uczyć, że będą mogli pobierać od siebie jakby ten zapis informacyjny i zaszczepić to w swoich matrycach, tak? No być może to właśnie przed nami. No, to było piękne. Teraz ten okres takiego tarcia kończy się, bo według mnie ten najtrudniejszy okres według mnie jest za nami już, ale nie chcę tu mówić i obiecywać komuś, że to już koniec. Tak, ale uważam, szczególnie że... kiedy to tak płynie, że niektórzy tak dopiero wchodzą w ten okres tak naprawdę indywidualnie, drudzy już gdzieś tam są na wylocie, trzeci tak są w największym tam shakerze, aktualnie się tam shakują. No tak, tak. No ci, którzy wybrali strach, to jeszcze będą go doświadczać, oj, ale tak, to jest właśnie wybór i myślę, że drzwi są otwarte cały czas i to jest kwestia naszych uwarunkowań. W umyśle mamy te klatki, w umyśle mamy te pręty i w umyśle też są drzwi, przez które można po prostu przejść i wybrać tą drugą ścieżkę, o czym trochę tu już się mówiliśmy, bo te ścieżki teraz się rozwidlają. Jedna idzie do ewolucji przez strach, bo strach też prowadzi do ewolucji, bo robimy rzeczy po to, żeby się mniej bać. A druga ścieżka to jest ewolucja dzięki miłości, dzięki sile, która sprawia, że robimy rzeczy, bo chcemy, bo nas to zapala, bo lubimy to robić. I tak dalej, i tak dalej. No, takie dwie drogi teraz bardzo wyraźnie się teraz rysują. Natomiast myślę sobie, że to przejście właśnie w ewolucję miłości często gęsto musiało mieć podłoże ewolucji w strachu. Tak, ta jedna ścieżka często wynika z drugiej. Dokładnie. Czasem jest tak, że człowiek od razu wybiera ścieżkę miłości. Niektórzy ludzie w ogóle od początku nie mieli opcji strachu, bo oni już prowadzą życia takie, jakie chcieli prowadzić, robią to, co lubią. Bo przecież są i też tacy ludzie, którzy na starcie wybrali taką, a nie inną drogę i spełniają się w tym. Wielu z nas wybrało inne ścieżki. No ja też, żeby dojść tu, gdzie jestem, to musiałem trochę pochodzić ciemnymi dolinami różnymi. No, tak znane to jest bardzo. I dzięki temu tu jesteśmy. Dzięki temu tu jesteśmy. Fajnie. Panie Wojtku. Fajnie, pogadaliśmy sobie. No, myślę, że może możemy zakończyć, bo przebajeżyliśmy, a będziemy wracać. Musimy teraz ogarnąć, gdzie my jesteśmy. Gdzie w ogóle mamy stąd wyjść, jak? Tak. Przecieraliśmy tak szlak, że nie wiem, gdzie zaszliśmy, ale myślę, że to poprowadzi do jakiegoś ciekawego odkrycia. Tak.
Dobra, kochani, to trzymajcie się serdecznie. Dziękuję serdecznie. Adios. Pozdrawiam.